Cześć, witajcie we vlogu z Mauritiusem. Właśnie jesteśmy na lotnisku w Warszawie. Za chwilę mamy lot do Dubaju, tam będziemy mieć przesiadkę i dalej już prosto na Mauritius. Także mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Życzę miłego oglądania. Właśnie po długiej podróży dotarliśmy do hotelu, a powitani zostaliśmy pysznymi napojami z cytryny i miodu. Jest to ich lokalny specjał. Tak się prezentuje nasz pokoik. Mamy piękny widok na morze. Powitalne makaroniki. Słońce na Mauritiusie. Jesteśmy na tą chwilę zachwyceni i hotelem, i wyspą. Cudowna roślinność i cudowne kolory wody, cudowne plaże, a przede wszystkim ciepło i piękne słońce. Dzień dobry, kolejnego dnia. Ja już pobiegałam i od razu lepiej się człowiek czuje. Pogoda piękna, przyroda piękna. Jeszcze nie ma ludzi. 6:30, więc jeszcze część śpi. My już w drodze na śniadanko. Idziemy na soczek, który idealnie uzupełni witaminy i elektrolity po porannym bieganku. Właśnie dotarliśmy do pięknego ogrodu botanicznego Pampelus. Nazwa pochodzi od owoca, nazwy owoca grapefruit. Piękna przyroda. Dobry, kolejnego dnia. Dzisiaj cały dzień spędzamy w innym hotelu. Jest to hotel tej samej firmy, w której my jesteśmy. Aczkolwiek jest on bardziej na południe wyspy. Ma również piękną plażę.
piękne krajobrazy i tak można pływać. Czysta woda. I co najważniejsze, woda nie jest zimna, więc można się kąpać. Jesteśmy w górach, bo tutaj herbata rośnie najlepiej. Nie potrzebuje ona zbyt dużych ilości słońca, także tutaj jest idealny klimat. Co ciekawe, dowiedziałam się, że istnieje tylko jedna odmiana herbaty, a w zależności od rodzaju liści jest biała herbata, zielona i czarna. Idziemy do mauretyńskiej restauracji próbować lokalnych dań i specjałów. Co dobre, szybko się kończy. Ja właśnie w drodze na ostatnie śniadanko. Dzisiaj już mamy lot powrotny.
super czas był, ale czas wracać do domu. Korzystam z dosłownie ostatnich promieni słońca. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zapraszam Was też na mojego Instagrama Olas Adventures. I do zobaczenia w następnym odcinku.